Nadeszła chwila, kiedy powiemy sobie żegnaj, zamiast do widzenia. Będę za tobą tęsknić, a ja za tobą. Nie patrz na to, bo zmięknie ci serce i pożałujesz teściowej. Przykro mi, że Ruth cierpi, ale nic mnie nie skłoni do zmiany zdania. Ani ona, ani przysięga dana Annie Marii. Nie rozstanę się z córką. Gratuluję. Nigdy mi się nie podobało, że Anna mieszka z babcią. Byłeś zbyt dobry i uległy. Na twoim miejscu nigdy bym się nie zgodził na odebranie dziecka. Gdy Anna Maria prosiła mnie o przysięgę, sądziła, że tak będzie lepiej dla wszystkich. Chciała dobrze, a ja wtedy nie miałem serca jej się przeciwstawić. Jesteś zbyt dobry. To przeszłość. Gratuluję ci zmiany decyzji. Ale będzie wiedziała, że zawsze może liczyć na rodzinę. Nie płacz, babciu. Nie chcę, żebyś się smuciła przeze mnie. Nie przez ciebie. Twoje miejsce jest przy tatusiu. A my, obie babcie, musimy się z tym pogodzić. Takie są prawa życia. Jestem płaksą. Z tatą będziesz bardzo szczęśliwa. Podczas wakacji cię odwiedzę. Słowo. A ty możesz często przyjeżdżać. Tyle razy i na tak długo, jak zechcesz. Będziesz u siebie. Dziękuję za tyle lat opieki. Nie gniewaj się na mnie, że chcę mieszkać z tatą. Bardzo cię kocham. Nigdy o tobie nie zapomnę. Kocham cię, skarbie. Będę się za ciebie modlić, żebyś była szczęśliwa u taty, u strójków i dziadków. Muszę wysiać więcej komosy. Patrz, jak mało zostało. Wszystkie ziółka uschły. Skończyłaś obierać ziemniaki? Już prawie. Cieszę się, że postanowiłaś urodzić dziecko, choć potem oddasz je do adopcji. Chcę cię jeszcze o coś prosić. Wróć do nauki. Wykorzystaj czas przed porodem. Nie będę chodziła do szkoły w ciąży. Może wrócę po urodzeniu dziecka, gdy wszystko minie. A jeśli postanowisz je zatrzymać? Z dzieckiem trudniej się uczyć. Nie wychowam go. Teraz tak mówisz, ale kiedy się urodzi? Urodzę je, bo nie mam prawa odebrać mu życia. Ale go nie chcę. Czekamy na was. Jedźcie ostrożnie. Dziś wracają? Już wyszli ze szpitala i jadą. Dzień dobry. Mogę cię o coś prosić? Powiedz mojemu ojcu, że Mariano właśnie wraca. Nie byłoby lepiej, gdybyś sam mu o tym powiedział? Możesz to dla mnie zrobić? Dobrze. Poszukam go w stajni. Zgoda? Będę się z tobą umawiać, ale tylko w weekendy. Nie musimy się spotykać w nocy. Możemy pojechać na piknik albo do miasta, na spacer lub do kina. Co powiesz? W sobotę pojedziemy we dwójkę do miasta. Pasuje mi. Buenas.
Czemu tak późno? Nie znam miasta. Kiedy dostałem wiadomość, od razu przyszedłem. Czy to twój syn Daniel? Nie rozumiem. Muszę się upewnić, że człowiek na zdjęciu to twój syn. Czy to Daniel? Sądziłem, że znasz Daniela i masz jego dane. Mam, ale lepiej się upewnić. Czy to twój syn Daniel? Tak. Jesteś pewny? Całkowicie. Tak, nie wolno. Niech się pani uspokoi. Łatwo panu tak mówić. Mam dość Alonso i jego matki. Jeśli jestem z kimś innym, to co z tego? Alonso nie może mnie szantażować po tym, co mi zrobił. Żeby oskarżyć panią o cudzołóstwo, pan Lascano musiałby panią przyłapać in flagranti. Będzie się pani pilnowała. Niech się pani nie da zastraszyć. Byłby to argument za rozwodem, a pan Lascano nie chce się z panią rozwieść. Nie marzę o niczym innym. Teraz rozumiem powiedzenie, że wychodzi się za kogoś bliskiego, a rozwodzi z obcym. Pani również może się stać obcą osobą dla pana Lascano i zrobić to, czego on się po pani nie spodziewa. Proszę usiąść. Niech mi pan to wyjaśni. Proszę posłuchać. Może pani zdobyć dokumentację medyczną potwierdzającą, że pan Lascano był impotentem, kiedy pani za niego wyszła? W szpitalu muszą mieć szczegółową historię jego choroby. Wziął środek na impotencję. Przyznał się, że mnie zdradził i wziął lek, żeby ułatwić sobie sprawę z tą kobietą. Mąż nie spodziewa się, że pani przedstawi te dowody. Choćby nie chciał, będzie musiał się z panią rozwieść. Jadę do szpitala. Sprawdzę, czy wydadzą mi ten dokument. Byłoby dobrze. Życzę powodzenia. Czekam na te dokumenty. Ty znowu tutaj? Upewniłam się, że nie ma twojej matki. Czego chcesz? Nie chciałeś się przyznać, ale tym razem mam pewność, że ożeniłeś się z Kamilą dla pieniędzy. Ty i Dionisio chcecie wybudować w Malkaridzie ośrodek turystyczny, który przyniesie miliony dochodu. Coś ty, zwariowałeś? Nie musisz zaprzeczać. Nie zdradzę twojego sekretu, ale żądam czegoś w zamian. Co ty powiesz? Czego żądasz za ten śmieszny sekret? Udziału w zyskach i oficjalnego przyznania się do związku ze mną. Czyżby Aaron? On wie, że nas śledzą. A więc kto? Dzień dobry. Można? Proszę. Dziwi mnie pańska wizyta. Mnie też zdziwiło, że Daniel Diaz Acosta był tutaj, a wy to ukryliście. Zakpiliście z Kamili i z nas wszystkich. Usiądź, Amando. Dziękuję, że mnie przyjąłeś. Powiedziałaś, że to coś pilnego. Chcę, żebyś mi dał słowo honoru, iż nie zrobisz nic, co mogłoby zaszkodzić komu. Dowiesz się. Osvaldo,
Proszę cię, żebyś zaufał komuś, komu ja ufam. Zgoda. O kogo chodzi? Przepraszam. Wejdź. Andres? Dzień dobry. Co tu robisz? Amanda powiedziała, że mam ci zaufać i nie podejmować żadnych kroków. Dlaczego miałbym to zrobić? O co chodzi? Potrzebuję pańskiej pomocy, żeby ocalić nie tylko siebie, ale także pani Monterde. Nie nazywam się Andres Duarte, lecz Daniel Diaz Acosta.